razem ze mną jeszcze raz. Jakby miał się skończyć świat, niech patrzą na mnie twoje oczy niebieskie, królewskie, tak. Zatańcz ze mną jeszcze raz, niech wiruje cały świat i niech patrzą na mnie twoje oczy niebieskie, królewskie, tak. Marzenia są po to, żeby się spełniały. I moje marzenie, aby ten piękny widok, jeden z piękniejszych widoków, który tutaj się z tej esplanady roztacza, z tym magicznym fortem, który jest za nami tutaj, żeby tutaj zabrzmiała ta muzyka, która teraz właśnie brzmi. Podjęliśmy decyzję, że 1 lipca, że zrobimy to, mimo okresu wakacyjnego, mimo braku funduszy, funduszów unijnych, czegokolwiek, z pasji, z serca prawdziwego i dzięki wspaniałym sponsorom, którzy się pojawili, nas wsparli, urzędnikom, prezydentowi miasta Wałbrzycha, gminy Stoszowice, więc tym wszystkim osobom chciałbym podziękować, ponieważ bez tego by po prostu tego festiwalu na pewno nie było. Taki po prostu pomysł z porywu serca, no i się dzieje. Daleko za tymi górami ktoś czeka. Kiedy tutaj za czasów mojej młodości na Forcie Harcerz i tutaj na Dążonie przebywaliśmy w ramach operacji harcerskiej Sudety. Strona Góra wtedy była zawsze rozśpiewana. Na słynnym takim właśnie miejscu na Dole Srebrnej Górze organizowaliśmy festiwale. W tym roku tam właśnie był przegląd konkursowy. I wtedy nam się marzyło, w tamtych czasach nie mieliśmy takich możliwości, scena, estrada i tak dalej, ale były śpiewanki przy gitarze i wszystkim były fantastyczne ogniobrania. Wyjątkowe, magiczne ogniska z elementami światło-dźwięku teatralnymi. To wspomnienie w mojej głowie i w naszych głowach jest mocne. A w tym roku wydarzyło się coś ciekawego. 29 czerwca pojechałem na festiwal Pasterskie Anioły do Pasterki. Po prostu jako uczestnik. Fantastyczna organizacja, fantastyczny pomysł, fantastyczne zespoły. I w zasadzie pierwszego wieczoru, gdy siedziałem na tym swoim foteliku, nagle coś się wydarzyło. Przeniosłem się w czasie i przestrzeni i nagle, słuchając tej pięknej muzyki, byłem zarówno w Pasterce i tu w Srebrnej Górze. Ogniobranie to także impreza warsztatowa, kulturalna, coś dla ciała, coś dla ducha. To kolejna tradycja srebrnogórskiej, ponieważ operacja harcerskiej Sudety polegała na tym, że drużyny wędrowały przez 10 baz, które były w Sudetach tutaj rozłożone, od bazy do bazy i kończyli tutaj tygodniowym pobytem w Srebrnej Górze na specjalistycznych obozach. Tu się uczyliśmy różnych specjalistycznych umiejętności. W związku z tym te warsztaty karmienia Sudety są znowu kolejnym powrotem trochę do tej operacji, oczywiście w troszeczkę już innym wymiarze, dalej w tej Srebrnej Górze, aby można było czegoś posmakować, czegoś dotknąć i zobaczyć, czy to mi pasuje. I taka jest idea, a jeśli pasuje, to potem pójdźmy w tym kierunku. Karmy swój cud, dbajmy o ciało, o umysł, o duszę, a w magicznej Srebrnej Górze jest to wyjątkowe, bo jak same hasło Magiczna Srebrna Góra, to jest ta magia dodatkowa i każdy, kto stąd wyjedzie, a szczególnie po ogniobraniu, wyjedzie odmieniony. Nikt nie będzie już taki sam. Pisze człowiek w okamgnieniu, słowa w milczeniu, bo się zawsze lepiej czuje, gdy myśl w słowa zakiełkuje. Jesteśmy tuż pod fortem w Srebrnej Górze. Łatwo było zorganizować to w tym miejscu logistycznie? No to jedno z trudniejszych miejsc, ze względu właśnie na to, że fortyfikacja. Ja będąc tutaj wielokrotnie i wieloletnie komendantem, wiem, jak to jest niebezpieczne miejsce. Zdecydowaliśmy się, co niektórzy oczywiście mają nam za złe, żeby robić tę imprezę bez alkoholu. Tutaj nie ma żadnej budki z piwem. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwko alkoholowi, ale ta tradycja srebrnogórska, harcerska, tu się nie piło alkoholu, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że nie pijemy i to jest piękne. Miejsce rzeczywiście jest trudne, ale wyjątkowo magiczne i myślę, że w latach następnych spróbujemy to zrobić więcej, ale tak naprawdę przyczynił się bardzo mocno do tego festiwalu pan Jarosław Michalak, prezes Fortów. Jako anegdotę Państwu powiem, że jak tych, którzy mnie oglądają, że gdyby nie on, to by tego nie było tutaj, ponieważ mój pierwszy pomysł był taki, żeby zaprosić 2-3 zespoły do Srebrnej Góry i na Forcie Harcerz.
kiedy mamy taki zlot byłych harcerzy, które zawsze organizujemy, po prostu zaprosić, żeby oni pośpiewali. Natomiast pan Jarek był świadkiem mojej rozmowy z którymś zespołu, zapytał mnie, gdzie robicie to w Srebrnej Górze. Ja powiedziałem, na fortach. Mówi, jak na fortach, ja jestem prezesem i nic o tym nie wiem. Po czym ja mówię, a jakiego fortu? Mówi, Dążona. Mówi, a my to robimy na harcerze. A pan Jarek mówi, to zróbcie to na Dążonie. I powiedział, daję wam fort i tak dalej, daję ogromne wsparcie i osobiste i tak dalej. I to dzięki też niemu się tutaj, w tym magicznym miejscu to może odbywać. Jak wytłumaczyć mam ten stan, ten dziwny duszy stan, gdy moje ja na dwa dzieli się. Są wśród nas dzieci, dzieci, na które zbieramy pieniążki. Na jakie fundacje zbieramy? Tak, są to dwie fundacje, które ja znam osobiście. Jedna fundacja to jest fundacja Krok po Kroku. Pani Dorota Gudaniec, która opiekuje się swoim własnym dzieckiem chorym na autyzm, postanowiła jeszcze swoją pasję i energię włożyć w to, żeby zorganizować inne dzieci i innych rodziców. I te dzieci, ci rodzice są tutaj, przyjechali autokarem i się fantastycznie bawią z tego, co widzę. To ich będziemy mieć między innymi wspierać. Wygrał to i plus płyta, no niesamowite. Jest to 110? 110, jest 110. 115. Fundacja i druga fundacja ROPUCH, czyli fundacja harcerska, która wspiera byłych harcerzy, dzieci harcerzy, też również dzieci chore. Jest to fundacja imieniem Radosława Turzajskiego, mojego osobistego przyjaciela, który odszedł od nas wiele lat temu. I również i dla tą fundację będziemy tutaj robić swego rodzaju licytacje czy zbiórki, które te fundacje mają prawo przeprowadzać. Byliście kiedyś w pasterce, tam łatwo zostawić swe serce, na trawie gościnnej położyć, pod muchem wiatru je schłodzić. Przy drodze donikąd tkwi kościół ospały, już dawno nie budzą go dzwony. Pewnie pamięta te czasów rozdziały, gdy świat był w tym miejscu tworzony. A dzisiaj to spokój się tutaj rozgościł, na skałach wśród łąk pod drzewami. Tydzień później, po tym naszym festiwalu, już w tym roku, odbywa się drugi fajny festiwal, który organizuje właśnie Twierdza. Jest to festiwal 17 Południk. Fantastyczni podróżniczy festiwal. Przyjeżdżają tutaj niesamowici ludzie, opowieści i tak dalej. Sam się już nie mogę doczekać i warto tu przyjechać tydzień. W to samo miejsce, też tutaj będzie w tym samym miejscu festiwal. I w przyszłym roku mamy taki pomysł, żeby zrobić ogólnopolskie zakończenie wakacji w Srebrnej Górze. Aby ludzie z całej Polski, a może Europy, sobie przyjechali na takie 10-dniowe pobyty od festiwalu do festiwalu. A pomiędzy jednym festiwalem a drugim, aby mogli zwiedzać te niesamowite miejsca, które mamy w całym regionie wałbrzyskim, Kotlinie Kłodzkiej. Po prostu to jest taka kolejna wizja. Co będzie? Zobaczymy. Ulepiłam sobie domek z niewidzialnej plasteliny, dwa okienka, dwa kominy z niewidzialnej plasteliny, a w okienkach kwiatki, bratki z niewidzialnej plasteliny, a na taty krawat, kwiatki z niewidzialnej plasteliny. Przed nocą gwiazdy wskazywały drogę, gdy do domu wraca wędrowiec pijany. Niczego do szczęścia więcej nie potrzeba, wystarczy odnaleźć klucz dawno zgubiony. Tylko tyle, aż tyle, nigdy nic, a wszystko mały płomyk zapałki rozpala ognisko. Tylko tyle, aż tyle, nigdy nic, a wszystko mały płomyk zapałki rozpala ognisko. Tyle,
aż tyle niby nic, a wszystko mały płomyk zapałki rozpala ognisko, tylko tyle, aż tyle niby nic, a wszystko mały płomyk zapałki rozpala ognisko.